Dzisiaj wracamy do Apokalipsy, do 21 rozdziału. Proszę, kochani, otwórzcie 21 rozdział Apokalipsy, 21 rozdział Apokalipsy i czytajmy fragment od pierwszego może do ósmego wiersza i potem sobie wiersz po wierszu przeanalizujemy zawarte w tym fragmencie myśli. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. A więc jak zdążyliście zauważyć, rozdział 21 zupełnie odbiega od tych poprzednich dramatycznych rozdziałów. Bowiem w poprzednich rozdziałach mówiliśmy praktycznie o samych dramatach. Mówiliśmy o czaszach Bożego gniewu, to jest przecież ogromny dramat. Mówiliśmy o bitwie Armagedon, to jest przecież straszliwy dramat. Mówiliśmy o bitwie Goga i Magoga, to jest przecież ostatni z dramatów ludzkości. I oto nagle zmienia się obraz. Nagle zmienia się obraz. W 21 bowiem rozdział powiada, że po rozprawieniu się ze starym porządkiem, bo te wszystkie poprzednie rozdziały mówią o rozprawianiu się ze starym porządkiem, począwszy od starego diabła, poprzez antychrysta, poprzez śmierć, poprzez fałszywego proroka, a więc rozprawienie się ze starym porządkiem, w 21 rozdziale Bóg zaczyna czynić wszystko nowe. Bóg zaczyna czynić nowe rzeczy. I zauważcie, że to czynienie nowych rzeczy, a więc porządkowanie całego wszechświata, Bóg rozpoczyna od nieba. I widziałem nowe niebo. A więc zachowany tu jest porządek stwarzania. Bowiem w pierwszym wierszu Biblii czytamy również, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I teraz zauważcie, że tu porządkowanie wszechświata Bóg znowu zaczyna od nieba, a w dalszej kolejności jest mowa o ziemi. A więc na początku zostało odnowione niebo, potem jest odnowiona ziemia, potem od 9 wiersza, myśmy tego nie czytali, a jest to najdłuższy fragment mówiący o odnawianiu, od 9 wiersza aż do 27 jest mowa o odnowieniu Jeruzalem. I to nie jest przypadek, że temu odnowieniu poświęcony jest aż tak długi fragment. Zauważcie, że odnowieniu nieba i odnowieniu ziemi poświęcona jest tylko myśl, wtrącenie. I nowe niebo, i nowa ziemia. I na tym się kończy. Natomiast nowemu Jeruzalem poświęcony jest tak długi fragment, co by oznaczało,
że jest to priorytetowe odnowienie, że jest to bardzo ważne odnowienie, że ma to jakieś przeogromne znaczenie. Dlatego tak dużo czasu poświęca mu temu odnowieniu Biblia, a więc tak dużo czasu poświęca mu Biblia. I wreszcie kończy się ten opis mówiący o odnawianiu, kończy się stwierdzeniem, albo wtrącone jest stwierdzenie, oto wszystko nowym czynię. A więc uporządkujmy. Mowa jest o odnowieniu nieba, mowa jest o odnowieniu ziemi, mowa jest o odnowieniu i stworzeniu nowego Jeruzalem, a więc odnowieniu Jeruzalem. I wreszcie podsumowane to jest jak gdyby stwierdzeniem, że wszystko będzie nowe. Oto w wierszu 5 czytamy, oto wszystko nowym czynią. A więc wszystko, słowo wszystko mówi o wszystkim, a zatem wszystko będzie odnowione. I teraz chciejmy po kolei, tak jak to jest tutaj zapisane, przyjrzeć się pokrótce każdemu odnowieniu. A więc zacznijmy od pierwszego tematu, od pierwszej myśli. I widziałem nowe niebo. Czy pamiętacie, poprzednim razem, gdy mówiliśmy na ten temat, to powiedziałem, że gdy Wszechmogący Bóg zasiadł na tronie, a czytamy o tym w poprzednim rozdziale, w rozdziale 20, wierszu 11, to pierwsza rzecz, jaka się zdarzyła, to gdy Wszechmocny Bóg zasiadł na swoim tronie, to sprzed Jego oblicza pierzchła, uciekła. Mówiliśmy, że użyte tu jest greckie słowo, które mówi o uciekaniu złodzieja, który coś ukradł i gonią go, czy biegną za nim stróże porządku, a on ze wstydem ucieka. Takie tu jest użyte słowo. I oto ze wstydu przed oblicza Boga uciekła ziemia i uciekło niebo. I oto teraz, po jakimś czasie, to niebo znowu się pojawia. I teraz trudno jest stwierdzić, teolodzy nie mają jednolitego zdania na ten temat, czy to niebo, które widzimy, pierzchło, uciekło, oddaliło się i, jak zaraz powiemy, zostało gdzieś tam oczyszczone i teraz wraca już jako oczyszczone, odnowione, przemienione, czy też w ogóle to niebo zniknęło, zostało unicestwione, a na jego miejsce zostało stworzone absolutnie zupełnie nowe. Trudne są odpowiedzi na to pytanie, czy to będzie to samo niebo, tylko odnowione, oczyszczone, czy też to zostanie unicestwione, a na jego miejscu pojawi się nowe niebo. W każdym razie o tym, że to niebo zostanie odnowione, a jego miejsce zajmie jakieś nowe niebo, zregenerowane, odnowione albo zupełnie nowe, czytamy już u proroka Izajasza, a więc zdecydowanie wiele lat temu, około 2700 lat temu, już Bóg zapowiadał, że uczyni nowe niebo. Oto w 65 rozdziale proroka Izajasza, w 17 wierszu czytamy, oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. Czytamy w 65 rozdziale, w 17 wierszu. Przyjrzyjcie się temu stwierdzeniu. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się już wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Akcentuję wiersz 17 i początek 18. Dlaczego? Bo pamiętacie, iż poprzednim razem mówiłem, że dramat ludzi, którzy znajdą się w jeziorze ogniem gorejącym, polegać będzie między innymi na tym, że będą świadomi tego, co się w ich życiu wydarzyło.
że będą świadomi tego, że inni żyją w błogości w Królestwie Bożym, a oni w ogniu wiecznym, w potępieniu męki cierpią. Pamiętacie, o tym mówiliśmy. Ale prawdopodobnie nie tylko to im będzie towarzyszyć. Prawdopodobnie przez całą wieczność będą im towarzyszyć wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia, ponieważ i oni mieli szansę uciec przed straszliwymi konsekwencjami, powiedzmy sobie, używając tego niezbyt dokładnego języka, uciec przed konsekwencjami piekła, a więc jeziora gorejącego. Ale tego nie zrobili w swojej głupocie i lekkomyślności. I teraz, będąc w jeziorze ogniem gorejącym, cierpiąc męki, to wszystko im będzie się odtwarzać, to wszystko im będzie przychodzić na pamięć. Te wszystkie dramaty, to wszystko, a nade wszystko będą czuli wyrzuty sumienia, że wzgardzili oferowanym im zbawieniem. Być może będą chcieli jak Piłat umyć swoje ręce i powiedzieć: ja nie jestem winien, ale to będzie bezskuteczne usprawiedliwianie się, bo świadomość, że odrzucili łaskę Bożą, będzie im towarzyszyć przez całą wieczność. I czasem ludzie zadają pytanie: bracie, a jak będzie z wierzącymi? Czy wierzący ludzie będą coś pamiętać z dramatów ziemi? Bo przecież i wierzącym ludziom zdarzały się dramaty na ziemi. Zdarzały się dramaty w rodzinach, małżeństwach, w sytuacjach od nich niezależnych. Czy oni będą o tym pamiętać, czy nie? Albo na przykład, czy wierzący ojciec będzie tam w niebie martwił się tym, że oto jego syn jest w jeziorze ogniem gorejącym? Czy wierząca matka będzie świadoma tego, że jej córka, która odrzuciła łaskę Bożą, gdzieś tam w ogniu gorejącym męki wieczne cierpi? Jeśli by tak było, to niebo nie byłoby niebem, prawda? I dlatego widzicie, co czytamy? Co czytamy? Że nie będzie się tam wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one już nikomu nawet na myśl. To znaczy, że wierzący ludzie będą jak gdyby od przeszłych, strasznych konsekwencji odizolowani. Odizolowani będą także od tego, co w tym momencie mogłoby sprawiać dla nich przykrość, sprawiać dla nich trudną sytuację, a więc świadomość, że oto najbliżsi ci, którzy odrzucili łaskę Bożą, są w jeziorze ogniem gorejącym, no to też będzie od nich jak gdyby odjęte. Jak to Bóg uczyni, ja nie wiem. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Fakt pozostaje faktem, że nie będzie się tego wspominało. Ani grzechy nasze nie będą wspomniane, bo Biblia powiada, że Bóg je oddalił jak wschód od zachodu słońca. Nie będą one nam przychodzić na myśl, ale także nie będziemy prawdopodobnie mieć tej świadomości, że oto ci, których kochaliśmy, dzisiaj nie są razem z nami. A więc już prorok Izajasz prorokował o nowym niebie. A co się stanie z tym niebem, starym niebem, tak je nazwijmy, na które ciągle patrzymy? Co się z nim stanie? Czytajmy trzy miejsca, które podpowiedzą nam, co się z nim stanie. Gdy otwieramy proroka Izajasza, rozdział 51, wiersz 6, to już tam znajdujemy także myśl 2700 lat temu przepowiedzianą, co się stanie z tym niebem, które dziś widzimy, na które dziś możemy patrzeć i które dzisiaj oczami naszymi oglądamy. Wiersz 6, 51 rozdział. Podnieście ku niebu oczy i spójrzcie na ziemię w dole, gdyż niebiosa rozwieją się jak dym. A więc prorok Izajasz powiada, że te niebiosa, to niebo, które widzimy, jak dym się rozwieje. To jest takie izajaszowe spojrzenie, to jest jego patrzenie, to jest opis tego, co on widział, co mu Bóg pokazał, jak niebiosa się rozstępują. I tak to Izajasz przedstawił, że jak dym przez wiatr spędzony, rozwiany, tak się stanie z niebiosami. Trochę inaczej przedstawił zniknięcie nieba apostoł Piotr.
apostoł Piotr, otwórzcie drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział, bo Piotr także opisuje zniknięcie nieba, czy co się wydarzy z niebem, jak się zachowa niebo, co się z tym starym niebem wydarzy, zanim zostanie ono albo przemienione, albo od nowa stworzone. Oto trzeci rozdział, dziesiąty wiersz. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, dziesiąty wiersz. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. A więc znowu spotykamy tu inne zobrazowanie, inne przedstawienie tego, co się z niebem wydarzy. Piotr powiada, że niebiosa z trzaskiem przeminą, a więc znowu jest mowa o jakimś ruchu, o jakimś wydarzeniu, o czymś, co spowoduje, że niebiosa z trzaskiem przeminą. I wreszcie tenże sam autor, a więc apostoł Piotr w 12 wierszu pisze, nawiązując do nieba, tak oto. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. A więc widzicie, że cały czas jest tu mowa o ogniu, cały czas tu jest o stopieniu się, a Izajasz powiada jak dym, a więc prawdopodobnie niebiosa będą płonąć, spłoną, palić się będą, wytwarzając przy tym dym. Ja nie jestem fizykiem, żeby wam to od strony naukowej wytłumaczyć, ale gdzieś tam czytałem jakąś rozprawkę na ten temat i jest wszystko możliwe, że pierwiastki, z których składa się powietrze i tak dalej, pod wpływem gorącej temperatury z trzaskiem będą się palić, czy wytwarzając przy tym dym, a więc w ten sposób ziści się, wypełni się przepowiednia i staro, i nowotestamentowa. Oczywiście cały czas musimy pamiętać, że gdy mówimy o przeminięciu, o stopieniu się, o rozwianiu się nieba, to nie możemy myśleć, że chodzi tu o to niebo, w którym mieszka Bóg. To niebo nigdy nie doznało żadnego zanieczyszczenia, żadnego skalania. To niebo jest miejscem świętym. Bóg mieszka przecież w światłości i świętości niedostępnej. I w związku z tym nie ma potrzeby, by tamto niebo, w którym mieszka Bóg, likwidować. Chodzi tu o pierwsze i o drugie niebo. Wiadomo wam, bo już to parokrotnie mówiłem, iż Biblia wspomina nie o siedmiu, jak niektóre kościoły nauczają, ale wspomina o trzech niebach. Paweł był zachwycony do trzeciego nieba. Pierwsze niebo to jest to atmosferyczne niebo, drugie niebo to jest ta przestrzeń kosmiczna, a trzecie niebo to jest niebo, gdzie zamieszkuje Bóg. I gdy mowa jest o przeminięciu nieba, to jest mowa o przeminięciu tych pierwszych warstw, ale nie tego nieba, w którym mieszka wszechmogący Bóg. To niebo nie ma potrzeby, żeby było kasowane, oczyszczane, przemieniane albo od nowa tworzone. Ono zachowuje swoją świętość, ono zachowuje swoją czystość. To pierwsze niebo jest skalane, to drugie niebo także, bo jest siedliskiem złych duchów, demonów, szatana. A zatem te dwie pierwsze warstwy muszą być jak gdyby odnowione albo stworzone od początku. Druga myśl, o której czytaliśmy w 21 rozdziale, to jest myśl o stworzeniu nowej ziemi. Ciekawe jest, że w wierszu 11 poprzedniego rozdziału najpierw pierzchła ziemia. Czy zauważyliście to? Najpierw pierzchła ziemia, a potem dopiero pierzchło niebo. Natomiast kolejność pojawiania się tutaj jest odwrotna. Najpierw pojawia się niebo, a potem dopiero ziemia. A więc najpierw pojawiło się niebo, a potem dopiero za niebem pojawia się ziemia. Chciałbym raz jeszcze przypomnieć, że ziemia została stworzona dla umiłowanego stworzenia, dla człowieka. I to ona miała być jego domem i Bóg nałożył na człowieka zobowiązanie, aby ziemię strzegł i aby ziemię
uprawiał. Tymczasem nieodpowiedzialny człowiek skalał ziemię, splądrował, sprofanował ziemię, wypełnił ją grzechem. Tak jest niestety współczesne oblicze ziemi. Tak, i to, że dzisiaj gdzieniegdzie mamy powodzie, straszliwe powodzie, wokół nas choćby, teraz w Chile, teraz z kolei słyszymy w Chinach, a gdzie indziej z kolei susze, jakich nie było od wielu, wielu dziesięcioleci, to jest jakiś owoc, rezultat nieodpowiedzialności człowieka. Wycinka drzew i tak dalej, to jest rezultat nieodpowiedzialności człowieka. Człowiek nie w właściwy sposób strzegł i strzeże tego, co Bóg mu w dziedzictwie ofiarował, to znaczy ziemię. Oprócz tego wypełnił ją straszliwym grzechem. I tak jak piszę w biuletynie, kto czytał artykuł wstępny, czy to się dopiero ukaże, chyba się dopiero ukaże, to jest nic innego jak symptomy Bożego sądu. To są symptomy Bożego sądu. Prorok Izajasz powiada, ja nie będę tego czytał, bo to nie jest związane z moim tematem, jeśli niesprawiedliwemu dobrze się powodzi, to jego myśli odwracają się od Boga. Dlatego bezbożni muszą przejść przez sąd. Tak jest tam napisane. Jeśli mogę cokolwiek powiedzieć na temat tych dramatów, które się wydarzają, tych powodzi i tych susz i innych, to są symptomy Bożych sądów. Po co? Po to, żeby grzeszna ludzkość się wreszcie opamiętała. A jeśli się nie opamięta po tych sądach, które następują, to co myślicie? Bóg zrezygnuje? Jeśli mogę cokolwiek powiedzieć, to powiem, że przyjdą jeszcze cięższe sądy. Że przyjdą następne, może jeszcze bardziej dramatyczne, żeby wstrząsnąć skamieniałymi sercami ludzkimi, ich zatwardziałością i żeby ich jakoś uprzytomnić im, że gniew Boży zstępuje na grzeszną ludzkość. A zatem ziemię, którą Bóg dał ludzkości w dziedziczne posiadanie po to, żeby człowiek ją uprawiał i strzegł, człowiek zamienił w bagno grzechu. Brutalność, nienawiść, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, wulgaryzmy i tak dalej, skalały tę ziemię. Przekleństwa jak kurz siadają na tę ziemię. W związku z tym ta ziemia musi przeżyć albo przepławienie, to znaczy oczyszczenie, albo totalne zniszczenie i stworzenie od nowa. Pamiętacie? Już był kiedyś raz w historii ludzkości taki moment, że ziemia została skalana tak wielce, że grzech, niewidoczny ludzkimi oczami, ale aż do nieba, ten ocean grzechu aż do nieba sięgał. Czy wiecie, kiedy to było? W czasach Noego. W czasach Noego Biblia powiada, że grzech aż niebios sięgał. To znaczy, że mieszkańcy tak grzeszyli, tak płodzili grzech, że on się nawarstwał. Oczywiście to jest symboliczne, ale to także możemy w sposób autentyczny przedstawić, że aż nieba sięgał i niebu ten grzech zagrażał. I wtedy Bóg postanowił oczyścić tę ziemię, usunąć grzech, oczyścić ziemię, usunąć grzech. W jaki sposób to zrobił? Poprzez wody potopu. Poprzez wody potopu. Ale chcecie zauważyć, że Bóg nie tylko usunął grzech w postaci owocu postępowania ludzkiego, ale także usunął korzeń grzechu człowieka. Z wyjątkiem Noego i jego rodziny. A więc pierwszy raz Bóg oczyścił ziemię wodami potopu. Ale wtedy to też Bóg zobowiązał się, złożył przyrzeczenie Noemu, że nigdy więcej ziemi nie będzie oczyszczał, niszczył, dewastował. Czym? Potopem.
potopem. Bóg się nie zobowiązał, że nigdy niczym nie będzie ziemi oczyszczał, przepławiał. Bóg powiedział tylko, że wodami potopu tego nie będzie czynił. I na dowód przymierza zawartego z Noem Bóg dał tęczę na niebioskłonie i powiedział, ilekroć razy zobaczysz tęczę, przypomnij sobie o moim przymierzu, iż nie zniszczę ziemi wodami potopu. I dlatego Biblia powiada, że Bóg, który nie łamie słowa, nie zniszczy ziemi już nigdy wodami potopu. To, co się dzieje wokół nas, czy nawet w naszym kraju, to są powodzie, to nie jest ogólnoświatowy potop. Ale Biblia powiada, że ziemia zostanie tym razem nawiedzona przez ogień. A więc ogień będzie tym razem tym środkiem, który się posłuży Bóg, aby albo oczyścić ziemię z nawarstwionych warstw grzechu, z nagromadzonych warstw grzechu, albo ogień będzie tym, który spowoduje strawienie ziemi, unicestwienie ziemi, na miejsce której Bóg stworzy nowe. Przypomnę, gdzie to jest napisane. W drugim liście Piotra, 3 rozdział, 12 wiersz. Już to czytaliśmy, ale jeszcze raz w tym kontekście przeczytam ten fragment. Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. A więc i w poprzednim czytanym słowie tym jest mowa o ogniu, który strawi, żywiołach rozpalonych, które strawią, które spowodują, tak jak powiedziałem, albo oczyszczenie, albo unicestwienie ziemi i uczynienie, i wtedy Bóg przystąpi do uczynienia zupełnie nowej ziemi. I znowu myśli teologów są rozbieżne. Powiadają tak, nigdy Bóg nie czynił niczego po to, żeby w końcu to unicestwiać. No bo przecież człowiek też jest stworzeniem, które się pogrążyło w grzech. To przecież człowiek jest powodem, że i niebo, i ziemia są zanieczyszczone. A zatem i człowiek powinien ulec totalnemu unicestwieniu, gdyby Bóg trzymał się tej linii postępowania, że to, co grzeszne, dewastuje, niszczy, unicestwia, a potem tworzy nowe. Ale w przypadku człowieka my wiemy, że jest inaczej. Że choć człowiek zgrzeszył, Bóg nie jest rychły do tego, żeby go unicestwiać, żeby go niszczyć, ale Bóg pragnie, bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy do poznania prawdy doszli. Bóg chce zregenerować nasze życie, odnowić nasze życie, uczynić nas nowym stworzeniem. I niektórzy po tej myśli idąc powiadają, nie, ziemia nie będzie unicestwiona w tym sensie, że przestanie istnieć. Ziemia tylko będzie przez ogień przepławiona, przemieniona i jako nowa właśnie tutaj powróci. A więc Jan zobaczy nową ziemię. Nie ma to chyba większego znaczenia. Ja tylko was informuję, że takie są sugestie, iż będzie to zupełnie nowe niebo, albo że będzie to to samo niebo, ale przemienione, odnowione, oczyszczone. Że będzie to ta sama ziemia, ale przemieniona, odnowiona, przywrócona do takiego stanu, jaką ją Bóg stworzył. Albo że będzie to totalnie, zupełnie nowa ziemia. Chcę wam powiedzieć, że z nieukrywaną radością chciałbym przyjrzeć się kolejnemu tematowi, któremu Biblia poświęca tak wiele miejsca. Aż praktycznie od drugiego wiersza się o tym mówi. Praktycznie od drugiego wiersza Biblia mówi o trzeciej nowej rzeczy. Tą trzecią nową rzeczą jest Jeruzalem. Jest Jeruzalem. Czytamy w wierszu drugim i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem. A więc o nowym Jeruzalemie czytamy od drugiego wiersza aż do końca rozdziału. Prawda, że to jest zdumiewające? Jednemu miastu na świecie, a przecież jest ich tysiące,
tysiące miast większych, ludniejszych, jak choćby Pekin, Nowy Jork i tak dalej, atrakcyjniejszych, jak choćby Las Vegas. Tymczasem Bóg poświęca tyle miejsca w Biblii Jeruzalem. Od 2 aż do 27 wiersza. Jak już powiedziałem, musi to mieć jakieś znaczenie i nie wolno tego przeoczyć. Trzeba się nad tym zastanowić. Trzeba się temu przyjrzeć. Nowy Jeruzalem, o którym jest tu mowa, jest mieszkaniem, jest domem nie byle jakim i nie byle czyim. Bowiem Nowy Jeruzalem jest mieszkaniem, powiedzmy sobie otwarcie, samego Boga. Czytaliśmy przecież, że Bóg tam będzie. A skoro Bóg tam będzie, niewątpliwie tam będzie Jego Syn. Bo to jest przecież niemożliwe, żeby rozdzielić Boga Ojca od Boga Syna. A skoro będzie tam Boży Syn, to niewątpliwie będzie tam Boży Duch. Bo to jest niemożliwe, żeby Świętą Trójcę rozdzielić. A więc Jeruzalem będzie mieszkaniem Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Mało. Jeruzalem będzie miejscem, będzie domem, w którym mieszkać będzie Kościół. Kościół. Bo gdzież będzie Kościół? Oddalony od Pana Jezusa? Przecież Kościół jest Jego ciałem. Mówiłem już w którymś momencie, że od momentu paruzji, porwania Kościoła, Paweł powiada, i tak zawsze już razem z Nim będziemy. A zatem nie możemy dopuszczać takiej myśli, że Pan Jezus będzie mieszkał w Jeruzalem, a Jego ciało poza murami Jeruzalem. Zatem skoro Pan Jezus będzie w Jeruzalem, tu jest powiedziane, i będzie z nimi, i będzie mieszkał wśród nich, i będzie się przechadzał wśród nich, to gdzie będzie Kościół? Gdzie będą święci? No tam, gdzie głowa. Dlatego to miasto jest szczególnym miastem, bo jest ono domem Kościoła i świętych Starego i Nowego Testamentu. Świętych Starego i Nowego Testamentu. Jeszcze raz przypominam, że jeszcze na tej ziemi będąc, Pan Jezus zapowiedział, że gdzieś idzie. I że nie idzie po to, żeby tam po prostu być. Ewangelista Jan w 14 rozdziale, w 2 wierszu powiada, idę, zapisuje słowa Pana Jezusa, idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy wam to miejsce przygotuję, przyjdę i wezmę was, abyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. Tak, a więc to miejsce, w którym... To miejsce jest tym miejscem, w którym przybywa Jezus i w którym przybywać będzie Kościół, przybywać będą święci Starego i Nowego Testamentu. I muszę wam powiedzieć, że niektórym ludziom dana była łaska. Dana była łaska zajrzeć tam, być tam, znaleźć się na jakiś moment tam, albo... Innym, zwłaszcza starotestamentowym świętym, dana była łaska z daleka spojrzeć i zobaczyć to miasto. I muszę wam powiedzieć, że to, co jest charakterystyczne, zarówno w przypadku tych ludzi, którzy się tam znaleźli, zaraz powiem, o kogo chodzi, i tych, którzy tylko z daleka to miasto zobaczyli, charakterystyczne jest to, że od tego momentu oni nigdy uroku i piękna tego miasta nie tracili ze swoich oczu. Wiecie, że oni byli gotowi nawet dać się zaukamionować? Oni byli gotowi zrezygnować z wszystkiego i rezygnowali ze wszystkiego. Taki na przykład Abraham. On nawet domu nie budował, tylko namiot brał i chodził i szukał, gdzie to miasto jest. Czyż to nie wspaniałe? Musiało go to zauroczyć. My tyle wysiłku wkładamy w tę kaplicę, żeby ją wybudować i dobrze. A Abraham nawet... fundamentów nigdy nie założył. Wziął namiot na plecy i chodził i szukał tego miasta. Musiało coś w nim, w tym mieście go zafascynować. To nie mogło być przeciętne miasto, zwykłe miasto.
A więc przypatrzmy się niektórym ludziom, którym dane było wejrzeć do tego miasta i zauważmy, co oni napisali, krótko, co napisali o tym mieście. No, pierwszym z nich, na którego chciałbym zwrócić uwagę, jest apostoł Paweł. Jest apostoł Paweł. Otwórzcie w związku z tym drugi list Pawła do Koryntian, w rozdział 12. W rozdziale 12, wierszu 2 i 4, Paweł pisze tak. Znałem człowieka. Jego skromność, jego pokora nie pozwalały mu na to, by powiedzieć: ja Paweł. Tylko tak anonimowo trochę, żeby nie zwracać uwagi na siebie, żeby jemu cześć nie była oddawana, postępował trochę inaczej niż wielu innych ludzi. Nie chciał się stać człowiekiem, któremu by boską cześć oddawano, więc powiada: ja znałem człowieka w Chrystusie. Choć wiadomo, z wszystkim nam wiadomo, że to u niego chodzi. O niego chodzi. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, wiadomo, że wiedział, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. A nie więc siódmego, ale trzeciego. I teraz popatrzcie na wiersz 4. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Mam do niego trochę żalu. Wy też, prawda? Nie? Mógł trochę napisać. No mógł trochę poszerzyć tę myśl i napisać: słuchajcie. Ale wiecie, dlaczego on tego nie napisał? Powiada, w innym miejscu powiada, że ludzki język nie jest w stanie opisać tego, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie stąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Choć Paweł miał bardzo giętki język i bardzo bystre pióro, postanowił jednak nie opisywać, żeby przypadkiem nie przedstawić zbyt szaro tego, co Bóg przygotował swoim dzieciom. Skończył tylko na tym, że słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Uwaga, to nie były bluźnierstwa. My czasem mówimy, wiesz, on tak bluźnił, że tego się nie godzi powtarzać. Nie, nie, to nie takie były. To nie to było. To były słowa z ust Boga płynące, z ust anielskich płynące, i Paweł nie chciał jak gdyby szarzyzny trochę do tego wnieść. Dlatego uważał za słuszne, żeby tego nie opisywać. A Jan był trochę bardziej szczery i otwarty. Jan był trochę bardziej hojny. I oto w objawieniu świętego Jana w 21 rozdziale, w 4 wierszu, w 3 może przeczytajmy i 4 wiersz. I zobaczcie, co Jan nam przekazał z tego, co widział. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I tutaj jest to, co mówiłem wcześniej. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Cieszycie się z tego? Alleluja. To będzie coś wspanialszego niż pobyt papieża na błoniach krakowskich. I będzie Bóg, będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Czemu ludzie tego, za tym nie tęsknią? Czego ludzie tego nie poszukują? Dlaczego to nie jest przemożnym pragnieniem ich serca? Gotowi są jechać do Mekki, gotowi są jechać wszędzie, żeby tylko poszukiwać, a tu Bóg powiada, że będzie z nimi. Będzie mieszkał wśród nich, nie trzeba mu będzie budować ołtarzy, wozić go w kuloodpornych samochodach i tak dalej. A ludzie jakoś tego, no, nie widać tego zainteresowania przebywaniem z Bogiem. A teraz w wierszu 4. Jan powiada, co tam będzie. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Ale to też nie jest jeszcze wszystko. W
też i on pewnie nie wszystko opisał, no bo trzeba sobie by było zamknąć oczy i tak pomyśleć, i tak się zastanowić, co nam daje społeczność z Bogiem. Jak szczęśliwi będą ci, pośród których będzie Bóg, który się będzie przechadzał między nimi i podejdzie do każdego, żeby otrzeć łzę z oczu i otulić swoją miłością. I to się będzie działo właśnie tam, w tym Nowym Jeruzalem. I dalej powiada Jan, gdy mówi o tym Jeruzalem, że to Jeruzalem jest gdzieś na razie w górze. Nie pytajcie mnie gdzie, bo ja sam bym chciał wiedzieć. Na razie ono jest gdzieś w górze, ale w tym momencie, w 21 rozdziale, to Jeruzalem stąpi. Ono stąpi. Żeby się przekonać, że jest ono w górze, to musielibyście czytać 3 rozdział Apokalipsy, 12 wiersz. Tam jest mowa o tym, że Jeruzalem jest w górze, bo Jezus poszedł je przygotować, a więc przez te 2000 lat Jezus je przygotował i teraz ono oczekuje na to, żeby stąpić. 3 rozdział, 12 wiersz. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Więc gdzieś to Jeruzalem jest w górze i w tym właśnie momencie to Nowe Jeruzalem stąpi. To Nowy Jeruzalem stąpi, bo pamiętacie, czytaliśmy w 19 rozdziale, czytaliśmy, gdzie jest powiedziane, że choć pokażę ci oblubienicę i widziałem właśnie to nowe miasto stępujące z góry. A więc stąpi ono dopiero po milenium, gdy grzech zostanie ostatecznie usunięty, niebo i ziemia zostaną odnowione. Teraz przypatrzmy się, że nie wiem, jak zareagował Paweł i jak zareagował Jan, ale przypatrzmy się, jak zareagowali ludzie, którym dana była łaska choćby z daleka wejrzeć do tego nowego miasta, miasta Jeruzalem. Najobszerniej na ten temat rozpisuje się autor listu do Hebrajczyków. Otwórzcie więc list do Hebrajczyków, 11 rozdział i zauważcie, jak się zachowywali, co niektórzy ludzie, o jednym z nich już wspomniałem, którzy z daleka tylko to miasto zobaczyli, Nowe Jeruzalem, w niebie zbudowane. Popatrzcie na 11 rozdział, 10 wiersz. Oczekiwał, tu mowa jest o Abrahamie, no nie będę czytał wszystkiego, bo trzeba by było czytać od 8 wiersza. Przez wiarę usłuchał Abraham, przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec. Wiersz 9 powiada, w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem, Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. A więc popatrzcie, czego oczekiwał? Oczekiwał Abraham? Za czym tęsknił Abraham? Ile to 100 lat temu Abraham tęsknił za jakimś miastem, które ma mocne fundamenty, a którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Jakie to jest miasto? Bielsko-Biała? Nie. Niniwa? Nie. Nowy Jeruzalem. I to miasto zostało Abrahamowi pokazane. I za tym miastem on tęsknił, przemierzał Palestynę wszerz i wzdłuż, poszukując tego miasta. Popatrzcie, że co mówi 13 wiersz. 13 wiersz powiada, że wszyscy ci, którzy zobaczyli to miasto, poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnicy, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi. Nie było dla nich atrakcji na tej ziemi po ujrzeniu tego miasta. Ta ziemia nie była dla nich ojczyzną po ujrzeniu tego miasta.
powiada Słowo Boże, że byli, uważali się, czuli się, że są tylko gośćmi i pielgrzymami na tej ziemi, ponieważ Bóg ukazał im to miasto. Teraz czytajcie wiersz 16. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest niebiańskiej ojczyzny. Tu jest cały czas mowa o ojczyźnie. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Cały czas jest mowa o tym samym mieście. Jaka była reakcja Boga na to, że oni to miasto tak umiłowali i tęsknili za tym miastem, i śnili o tym mieście, i szukali tego miasta, i pytali o to miasto, i specjalnie nie zapuszczali korzeni na tym świecie, bo szukali tego miasta. Jaki był Boży stosunek do tych ludzi? Czy powiedział, o wy nierozsądni, o wy fanatycy, albo tak jak czasem do nas mówią, o wy fundamentaliści, fanatycy? Czy tak Bóg ich traktował? Czy tak? Bóg powiada, że nie wstydził się nazywać ich Bogiem. To się Bogu podobało. O, tak. Bóg nie z tego by wynikało, że nie do wszystkich ludzi Bóg się jest gotów przyznać. Że nie wszystkich ludzi Bóg jest gotów nazwać się Bogiem. Może się Bóg nazywać Bogiem tych ludzi, którzy żyją poniżej poziomu chrześcijańskich standardów. To mu uwłacza, to profanuje jego świętość. I Bóg się nie może nazwać Bogiem tych ludzi. To są dzieci diabła, jak powiedział Jezus. Ponieważ grzeszą. Ale akurat tych ludzi, którzy za górną ojczyzną tęsknili, Bóg się na nie wstydził nazywać ich Bogiem. Halleluja. Jakie są Twoje tęsknoty? Co jest najgłębszym pragnieniem Twojego serca? Zapuszczać korzenie głębiej, głębiej. Więcej, więcej używać tego świata? Nie jesteś obywatelem w takim razie Królestwa Niebios. W Twojej swej wizji zniknęło niebo, zniknęła nowa Jeruzalem, nowy Jeruzalem. A skoro tak, to Bóg przestaje albo przestał się nazywać Twoim Bogiem. Popatrzcie, to jest także warte przeczytania, co jest napisane od 36 wiersza do 38 wiersza. Od 36 do 39 wiersza. Od 36 wiersza czytamy, drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamionowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby nie osiągnęli celu bez nas. Widzicie, co ze względu na to miasto oni przeżywali? Gdy ujrzeli to miasto, gotowi byli nawet dać się przeżynać piłami, cierpieć wszelkiego rodzaju prześladowania. Jestem przekonany, że ci, którzy ginęli na stosach paleni, że ci, którzy byli rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, ci, których świat nie był godzien, których świat wyrzucił poza margines, ci ludzie bohatersko znosili cierpienia, ponieważ w ich oczach była wizja tego, co ich czeka, tego miasta, do którego pójdą. To było ich największym marzeniem, celem. Ale Bóg powiedział, dobrze, dobrze, ale bez na kogo tu wskazać? Kto się zgłosi? Bez tej osoby ty tego celu nie osiągniesz. Bo i ta osoba, dla niej też tam jest miejsce zarezerwowane.
Czy wiesz, jaka byłaby szkoda, gdyby to miejsce, gdyby ktoś wziął koronę twoją? Dlatego Biblia powiada, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Miejsce jest dla ciebie zarezerwowane. Ale jeśli ty nie dojdziesz, umiłujesz świat, jeśli zapuścisz korzenie tu na tym świecie, w tym świecie, stanie się uczestnikiem grzechu tego świata, nie dojdziesz. To miejsce pozostanie puste. A może nie puste, ktoś inny może je zajmie. I kończąc, bo mój czas dobiega do końca, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że Biblia nie tylko wspomina o wspaniałościach tego miasta, ale Biblia także wspomina o jego wielkości. Z tego wynika, że będzie on miał swoje rozmiary. Tak. Czytajcie kiedykolwiek w domu od 9 wiersza, bo muszę wam powiedzieć, że kiedyś, gdy to miejsce czytałem, to rzadko płaczę, ale ja się rozpłakałem. No bo nie można tego czytać z suchym kamiennym sercem. Bo wiersz 9 powiada, chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święty Jeruzalem, wstępujący z nieba od Boga, mający chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego i tak dalej, i tak dalej. No wspaniałe miasto, złote ulice, bramy z pereł, każda brama z innej perły. Na fundamentach miasta wypisane imiona apostołów baranka. A wiersz 16 powiada, że było ono czworokątne. Jest tam powiedziane, że długość miała 12 tysięcy stadiów, a jeden stadion to jest grecka miara długości około 180 metrów. I teraz te 180 metrów razy 12 tysięcy stadiów to jest około 2160 kilometrów, a więc mniej więcej odległość z Warszawy do Aten. I to było, jak tutaj czytamy, no, szerokość taka, długość taka, wysokość taka. Dalej otoczone było murem o grubości 144 łokci. Jeden łokieć to około 45 cm, razy 140 to jest 65 metrów. Otoczenie tego muru, wewnątrz złote ulice, jak powiedziałem, wewnątrz wszystko nowe. I teraz mam tylko jedno pytanie na koniec. Czy tam, gdzie wszystko będzie nowe, słuchajcie mnie dobrze, czy tam, gdzie będzie nowe niebo, nowa ziemia, nowy Jeruzalem, ulice ze złota, perłowe bramy, gdzie będzie Bóg Święty, Jezus Święty, Duch Święty, czy tam może wejść cokolwiek nieczystego? Nie, prawda? Nie łudźmy się. Nie wmawiajmy sobie. Ja jestem chrześcijaninem, ochrzczono mnie, nawet tego nie pamiętam, ale matka chrzestna czy babcia chrzestna o tym może zaświadczyć. Nie łudźmy się. Tam wejdzie tylko nowe stworzenie. Dlatego Jezus powiedział, jeśli ktoś się na nowo nie narodzi, nawet nie ujrzy Królestwa Bożego. Czy tak? Czy tak? A czy ty się narodziłeś na nowo? Czy jesteś nowym stworzeniem? Jeśli tak, to i dla ciebie jest to miejsce zarezerwowane. Jeśli nie, to jest tylko drugie miejsce, inne miejsce, o którym mówiliśmy poprzednio. Że jest jeszcze tylko jedno inne miejsce. Jezioro ogniem gorejące. I to dzisiaj możemy wybierać niebo z wszystkimi jego błogosławieństwami albo jezioro ogniste z wszystkimi jego przekleństwami. Błogosławiony człowiek, który ma czyste serce, albowiem on Boga oglądać będzie. I na tym dzisiaj i w ogóle zakończyliśmy apokalipsę. Niech was Bóg błogosławi.